Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Ja witam serdecznie gościa. Naszym gościem jest Jerzy Michalak, bezpartyjny kandydat na prezydenta Wrocławia. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Proszę Pana, Wrocław, proszę mnie wybaczyć, Pan z Wrocławia. I... Ja się już uśmiecham, już się boję, panie redaktorze. Z Wrocławia chciałem bardzo przeprosić, ale niestety Wrocław mi się kojarzy w ostatnich latach z miastem wszelkiej patologii. Afera z willą, potem rady programowe dla wszystkich spółek, między innymi dla basenów. Teraz afera z Kolegium Humanum. Korzyść majątkowa chyba nie wpisana. Co się dzieje w tym mieście, proszę pana? Co tam się dzieje? Dzieją się rzeczy straszne. Dzieją się rzeczy, które niebywałe. No, powiem tak. Kiedyś... A za tym wszystkim prezydent Sutry gdzieś tam. No kiedyś było tak, że jak się mówiło, jak ktoś nie chce mieszkać w Warszawie po jakichś studiach, to gdzie chciałbyś mieszkać albo gdzie będziesz mieszkał? No Wrocław. Wrocław, fajne miasto. Rozwija się, jest to miasto studenckie, dużo zagranicznych koncernów, fajna starówka, kluby czynne całą dobę. Chyba jest trzecie miasto w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców. Wydaje się, że tak, tak, Łódź. To prawda. No ale jednak coś się zacięło. No i właśnie, przyjeżdżam do Warszawy i muszę się przed panem redaktorem tłumaczyć z tego, co się dzieje we Wrocławiu. No to powiem tak, ja kocham swoje miasto. To nie jest tak, że tam leży to wszystko ugorem, ale rzeczywiście problemem jest obecny włodarz naszego miasta. No, cytuję. Liczba afer związanych z obecnym prezydentem przekroczyła dopuszczalną miarę. Koniec cytatu. Kto to powiedział? Nie wiem. Rafał Dudkiewicz, poprzedni prezydent. Poprzedni to prezydent. To prawda, że Rafał Dudkiewicz namaszczał panią na prezydenta? Takie słyszałem ploty jakieś. Nie? No. No tak było, tak. Jak kiedyś... Tak było? Tak było, tak. A co, nie został pan namaszczony w końcu? Co się stało? To nie chodziło o namaszczenie, bo może chodziło o to, żeby wskazać wyborcom, kto byłby dobrym następcą po 16 latach Rafała Dudkiewicza prezydentury. No i rzeczywiście chodziły takie rozmowy między mną a Rafałem, że warto, żebym zajął się tym Wrocławiem. Zresztą po tym, jak on to powiedział, no to ja też ośmieliłem się i wystartowałem w tych wyborach. Nie wiem, co się zdarzyło. To jeszcze musimy z Rafałem sobie pogadać o tym być może kiedyś. Ale co się zdarzyło? Miał co się zdarzyło? 7% chyba. No 7%, ale startując z własnego komitetu, finansując z własnej kieszeni kampanię wyborczą. 7%, więc to był czwarty wynik. Czwarty wynik w tamtych wyborach. To czwarty wynik brzmi lepiej niż 7%. No zdecydowanie, zdecydowanie. Właśnie. Czwarty wynik, dwie duże siły polityczne i dwoje kandydatów niezależnych, w tym ja. No w zasadzie trzecie i czwarte miejsce, to różnica była tam kilku dziesiątych punkta procentowego. Ale wracając jeszcze do tej kwestii, no rzeczywiście było tak, że Rafał mnie namaścił na prezydenta, ale na razie w rozmowie między nami, a potem zmienił zdanie i zaproponował Jacka Sutryka. Zaproponował Jacka Sutryka, zbudował wokół niego bardzo poważną koalicję. Ale pokłóciliście się, czy... Nie. Nie wie pan właściwie, dlaczego tak nie, naprawdę. Ja szanuję bardzo poprzedniego prezydenta, on wiele dobrego zrobił dla miasta. Ale jest bardzo wpływowy. Trzymam kciuki, żeby pozostał, bo myślę, że jest w dobrym miejscu, w tym, którym jest obecnie, rozwija swoje talenty, ale to chyba nie o poprzednim, a o obecnym prezydencie będziemy rozmawiać Wrocławia. No tak, albo bo... bardziej jeszcze o przyszłości tego Wrocławia. No, ja nie chciałbym, żebyśmy się tak koncentrowali całkowicie na panu Sutryku, ale jednak nie da się też tego ominąć w żaden sposób, bo przecież w Warszawie może, czy w tej Polsce nie wszyscy wiedzą, co tam się wyrabia, czy tam co tam się dzieje. Dzieją się rzeczy nadzwyczajne, fantastyczne, cudowne, bo na przykład dla mnie cudowną rzeczą było to, jak pan prezydent Sutryk nabył willę, zdaje się, od właściciela klubu żużlowego, po dobrej cenie, nie za wysokiej, nie za niskiej, lecz sam raz. A ten właściciel klubu żużlowego akurat przypadek chce, że jest sponsorowany ten klub żużlowy z kasy miasta, jeżeli dobrze pamiętam, tak? To prawda, no cena i była... willa była ładna, taka ładna willa w Zabytkowej. Zdaje się, z basenem. Tak, willa z basenem w Zabytkowej części miasta. Cena była okazyjna. Sam chętnie bym kupił. No. Sam chętnie bym kupił. No ale myślę... Widziałem zdjęcie trochę do remontu. No ale to się no, remontuje. Oczywiście, że tak. Poza tym, jak się zdarzyło... Nie ma nic złego, żeby kupować nieruchomość. Nie, nie. To, zwłaszcza, że dobra nieruchomość, tak? Trzeba ją wyremontować w dobrej części. To na pewno pan prezydent zarobi na tym, jak będzie chciał sprzedawać. Ale co ciekawe, no wzrosła też potężnie dotacja do tego klubu żużlowego. Ale nie należy tego łączyć. No zupełnie nie. To połączenie... Koincydencja. Sam obecny włodarz tłumaczył. No przeglądał w internecie ogłoszenia, no. Zatelefonował i dopiero telefonując zorientował się, że to właśnie sprzedawcą jest... No tak się zdarzyło, no przecież... To nie jest milionowe miasto jednak. Nie, to trochę jest poniżej miliona. Oczywiście tam się wszyscy znamy, mówimy sobie w zasadzie po imieniu, dzień dobry. Dobra, panie redaktorze, bo tutaj wchodzimy już w pewne opary absurdu. Nie, ale dobrze, to już wracamy na poważnie. Zdziwiła mnie historia z radami programowymi, które zostały utworzone do spółek należących do miasta. Nie
nie wiem, po co takie rady programowe, już najbardziej mnie zdziwiło, że między innymi spółka, która zarządza basenami, miała radę programową. Ci ludzie się... No nie, mieliśmy nie wchodzić w aktor, ale ludzie się spotykali i dyskutowali o basenach, żeby jakby, no to chyba jakby... I jak tłumaczył jeden z członków tej rady... Chodziło o to, że ci... Znaczy, nie jest najważniejsze to, że ci ludzie dostawali też pieniążki. Pieniążki, nie lubię tego słowa, ale pieniążki. Znaczy, myślę, że biorąc pod uwagę różnego rodzaju apanaże, które osoby związane z prezydentem zyskują, no to mogły być pieniążki, bo to było zaledwie 2000 zł miesięcznie. Więc apanaże bywają wyższe, ale jak tłumaczył jeden z członków tej Rady Programowej, tam niekoniecznie o basenach, tylko między innymi na forum takiej Rady Programowej stanęła sprawa sałatki. To nie jest z filmu Dyzma. Szkoda sałatki. Ale tam rzeczywiście oceniano, czy warto do baru przybasenowego wprowadzać sałatki. Jeżeli tak, to jakiego rodzaju? No i tam to kilkunastoosobowe. Czy można powiedzieć, na czym stanęło? Nie wiem. Wydaje mi się, że sałatki były. Być może zmienił się asortyment. Tak dokładnie tego nie analizowałem, no ale zakładam, że to kilkunastoosobowe grono dokładnie zbadało tę sprawę i mamy najlepsze z możliwych sałatki we wszystkich akwaparkach w Polsce. Więc tak to wygląda, panie redaktorze. To nie tylko dotyczyło spółki basenowej, ale także spółki zajmującej się Towarzystwem Budownictwa Społecznego. TBS-y, to już naprawdę nie wiem, czym Rada Programowa TBS-u miałaby się zajmować. Kolorem ścian, jakością domofonów, czy też liternictwem na bramach. No, absurd goni absurd. Oczywiście to wynalazł bodajże taki działający u nas we Wrocławiu mocno redaktor Tosz. Dziękuję redaktorowi Toszowi, bo pewnie bez jego inwigilacji, bez jego drążenia sprawy, byśmy się o tym nie dowiedzieli. Powiem panu, że Tosz jest autorem, pisze do Salonu 24. Marcina serdecznie pozdrawiamy. Ja również pozdrawiam. Marcinie, pozdrawiamy cię. Rzeczywiście tam zajmuje się dość ostro Wrocławiem. Teraz wybuchła nowa afera kilka tygodni temu. Afera, którą na wierzch wyciągnął Newsweek i okazało się, że afera ma odnogi jako śmiernica. Jedna z tych odnóg dotknęła pana prezydenta Sutryka, który bardzo blisko znał pana Piotra, pana Pawła Czy. Teraz mu zjadł nazwisko, ponieważ siedzi rektor w areszcie. I okazuje się, co jest najważniejsze. Otóż pan prezydent Sutryk skończył studia na Collegium Humanum i te studia, generalnie MBA, kosztuje w Warszawie, no wydaje mi się, że minimum 26 tysięcy złotych, ja tyle płaciłem, ale to nie na Collegium Humanum. A tutaj można było już za 10 tysięcy podobno skończyć, nie za bardzo się ucząc, jakby tak CBA ustaliło, ale chodzi o coś innego. Chodzi o to, że prezydent Sutryk do tej pory nie przedstawił, bo rozmawiałem tu z Marcinem Torzem, nie przedstawił rachunku za opłacenie tych studiów. Jeżeli nie przedstawił rachunku za opłacenie tych studiów, to może wynikać z tego, że przyjął korzyść majątkową w wysokości 10 tysięcy złotych. Może być rozpatrywane, może wszystko jest na razie jeszcze gdybaniem, może być rozpatrywane jako łapówka. Nie wpisał tego do swojego oświadczenia majątkowego, co też jest przestępstwem. I teraz ten pan startuje na prezydenta Wrocławia. Może właśnie dlatego nie dostał poparcia Platformy Obywatelskiej, bo nie dostał, bo tak patrzy na niego Donald Tusk z pewną rezerwą i dystansem. I nie dziwię się temu dystansowi, nie zdziwię się tej rezerwie, bo rzeczywiście było tak, na ile tam było prężenie mózgów ze strony magistratu, ze strony obecnego włodarza Wrocławia, a na ile rzeczywistości, trudno mi oceniać, ale rzeczywiście chodziła we Wrocławiu taka informacja, że lada chwila Jacek Sutryk ma otrzymać poparcie bezpośrednio od samego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i formalnie też struktury, zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej ma poprzeć Jacka Sutryka. I rzeczywiście wydarzyła się ta sytuacja z Newsweekiem. Na okładce Newsweeka znalazł się obecny włodarz Wrocławia. Widziałem, tak. Nawet mówi, że wszyscy widzieliśmy, o czym mówił. Ale chyba tego nie zrobił. Mniej mówi teraz o tym. Chyba tego nie zrobił. I nie chcę oceniać. Znajdujemy się w trakcie wyborów. Tryb wyborczy i ewentualne pozwy w trybie wyborczym jako adwokat rozumiem ten mechanizm, więc powiem najłagodniej, jak to tylko możliwe. Trzymam kciuki za to, żeby pan prezydent po pierwsze chodził na zajęcia, po drugie, żeby zdawał egzaminy, po trzecie, żeby rzeczywiście znalazł się ten dowód wpłaty albo przelewu na rzecz Collegium Humanum. Może się zagubił po prostu. Jest to możliwe, no.
wiele, wiele czynności, bardzo obciążająca funkcja. Tak czy inaczej, warto byłoby, i to bardzo wielu wrocławian oczekuje tego, aby obecny włodarz przedstawił dowody na wszystkie te trzy okoliczności. Bo co jest głównym zarzutem wobec Collegium Humanum? Już mówiąc tak zupełnie wprost, to chyba mogę powiedzieć, bo wiedza jest nietajna, że to była maszynka do robienia dyplomów MBA. I dotyczyła pieniędzy. Zbierałem pieniędzy z jednej strony, z drugiej strony do wypuszczania tak maszynowo tych dyplomów. I to dotyczyło chyba wszystkich stron sceny politycznej, bo tam mamy i koleżeństwo z Prawa i Sprawiedliwości, i koleżeństwo z Platformy Obywatelskiej. Wszyscy tak bogatymi garściami czerpali. Tak. Chcieli się bardzo, bardzo mocno uczyć. A no cóż, pan rektor umożliwiał im to w trybie ekspresowym. Dodać trzeba, że uczyli się tak dlatego, tak bardzo były im potrzebne dyplomy z MBA, bo taki dyplom upoważnia do zasiadania w spółkach Skarbu Państwa, na przykład w radach nadzorczych. Tak, taki wytryk został zrobiony w ustawie. Kiedyś trzeba było zdać albo egzamin, albo być radcą prawnym, albo adwokatem, albo doktorem nauk prawnych czy ekonomicznych, i do tego dołożono jeszcze jedną przesłankę właśnie w postaci tych studiów MBA. Więc skoro pojawiła się potrzeba, no to rynek nie zna próżni, pojawiła się też oferta rynkowa, ale tu trochę się uśmiechamy w tej sprawie, ale to ta kwestia bardzo mocno narusza wiarygodność prezydenta. Miecz Damoklesa wisi tam nad sutrykiem, tak wisi na tym włosku. No toczy się przecież postępowanie. Wiele, tak spoglądamy, wiele osób jest aresztowanych tymczasowo. Kolejne osoby przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jest, ale także chyba dyrektor do spraw, teraz nie pamiętam, ale w Ministerstwie Nauki do spraw certyfikacji, o ile pamiętam, także zostały mu przedstawione zarzuty przynajmniej. Więc ten krąg osób jest coraz szerszy. Ja nie wykluczam, że będzie dotyczyło to także prezydenta. Tym bardziej namawiam go i nakłaniam do tego, żeby oczyścił się i te dowody przedstawił. A sądzi pan, że to zrobi? Jak to się skończy? Bo sytuacja jest dalece niekomfortowa. Dla niego przede wszystkim, ale też dla całej Platformy Obywatelskiej, chociaż Platforma Obywatelska go nie popiera. Jakie są sondaże na dzisiaj, proszę mi powiedzieć? Sondaży nie ma. Sondaże w ogóle nie ma, nie pojawiają się, chociaż zakładam, że za chwilę. Robiłem swoje sondaże. No to się podzielił. No to przekraczam dwukrotność tego, co zdobyłem w poprzednich wyborach. No, czyli koniec 100%. Tak jest. Tak to wygląda. Czyli szansa na drugą turę. Wszystko na to wskazuje, że bardzo poważnie powalczy o tę drugą turę, bo też bardzo wielu wrocławian, także tych, którzy stali murem za Jackiem Sutrykiem, wszystkich tych środowisk, które popierało go wtedy w 2018 roku, odwróciło się od niego, czy zobaczyło, jaki jest naprawdę, jak prowadzi miasto, bo oczywiście każdemu mogą się zdarzyć różnego rodzaju błędy. Mówiąc, jaki jest naprawdę? Jaki jest naprawdę? No, to muszę cofnąć się trochę do historii, ale tylko na chwilę. Rafał Dudkiewicz, duże inwestycje, szarpnięcie cuglami, jeżeli chodzi o gospodarczą pomyślność miasta, ale stronienie od social mediów. To zresztą Rafał Dudkiewicz to jest człowiek o dekadę młodszy i od Jacka Sutryka i ode mnie. Więc nie bardzo w tych mediach społecznościowych się znajdował. Obecny włodarz przychodził do ratusza jako człowiek, który miał ten wizerunek zdecydowanie zmienić. To znaczy miał być otwarty na mieszkańców, miał z nimi rozmawiać, miał przychodzić do... wyciągać rękę, no być taki dostępny. Jednocześnie szeroko korzystać z social mediów. I to rzeczywiście na początku robił. I ludzie tę różnicę zauważyli. Mówili, jaki fajny prezydent. Jeździ na rowerze, ma kota, bo rzeczywiście ma. Ten kot jest mocno eksploatowany w internecie. Bardzo sympatyczny kotek zresztą. Znalazł się chyba jakoś tam. Tak, znalazł się. Chociaż ja w takiej historii, że się znalazł, że rodzina go pozostawiła, wyjeżdżająca gdzieś za granicę. Może ktoś mu pomógł znaleźć się. Być może, no ale w każdym razie został zaopiekowany, czy zaopiekowano się kotem, ale ten wizerunek prezydenta, włodarza miasta został zmieniony zdecydowanie przez Jacka Sutryka, ale im dalej, im częściej korzystał Jacek Sutryk z mediów społecznościowych, im częściej wychodziły na jaw jego zachowania poza tymi mediami społecznościowymi, tym bardziej ludzie zaczynali zauważać, że to jest pewna maska. No, kiedy wylały się już w internecie takie sytuacje, że zaczął obrażać ludzi, zaczął obrażać osoby niepełnosprawne, masowo banując też, wyłączając z tych mediów społecznościowych. Taka sytuacja właśnie, bardzo niepełnosprawny. Tak jest, który starał się dobić do prezydenta, nie mógł tego zrobić. To, pan Sutryk. To prawda, przeprosił. Jakaś była refleksja. Tak. To prawda. Zresztą wydaje mi się, że część otoczenia prezydenta... No, naciskała na niego? Może nie tyle naciskała, co po prostu zabiera mu dostęp do social mediów. Po prostu, tak, żeby nie odpisywał. Ale czy on najczęściej w piątki wieczorem pisze? Nie.
Ja wiem, do czego... Różnie to bywa. Ja widziałem wiem, jeden... Ja właśnie. I słowo pije jest tutaj bardzo na miejscu. Od butów. Nie, to powiedzmy sobie wprost. Jest jedno nagranie, w którym obecny włodarz uśmiecha się bardzo mocno i jest bardzo wylewny, wskazując, albo jego zachowanie może wskazywać, że znajduje się pod wpływem jakiegoś środka. Ojej! Tak to... No, ojej, no oczywiście każdemu się zdarza, tylko wtedy ja, będąc prezydentem, no raczej bym nie raczej bym uważał, prezydent powinien być świętszy od samego papieża. No i to miałem na myśli, mówiąc, że się ludzie od niego odwracają. A poza tym, no brak rzeczywiście wizji rozwoju tego miasta. Powiedziałem o tym, że to było miasto dobrze rozwijające się gospodarczo, przyciągające inwestorów. No teraz Wrocław oczywiście jest za dużą machiną, żeby, nie wiem, nagle upaść, żeby tramwaje przestały jeździć, czy żeby śmieciarki przestały odbierać śmieci. To oczywiście nie, ale widzimy, że jest pewne spowolnienie. Jest pewne spowolnienie, brak jasnej koncepcji, jeżeli chodzi o rozwój komunikacji publicznej. No mamy najbardziej zakorkowaną ulicę w Polsce, ulicę Zwycięską. I to nie jest zwycięstwo. Ale Łódź jest bardziej zakorkowana od Wrocławia w ogóle. Oj, jak patrzę na taką aplikację TomTom, która... Chyba Łódź. No ale w każdym razie bijemy się o palmę pierwszeństwa z Łodzią. Mamy najwolniej jeżdżące tramwaje w Polsce, albo prawie najwolniej jeżdżące tramwaje w Polsce, więc ani komunikacja indywidualna, samochodowa nie działa, ani nie działa komunikacja publiczna odpowiednio. Metro też u was nie działa. Nie działa? Nie działa. A to może dlatego, że jeszcze nikt nie zbudował. A niech mi pan powie, Sutryk, jaki ma wynik według pana sondaży? Myślę, że oscyluje w około 50%. Czyli, tak jest. Czyli waha być, się czyli pomiędzy... Może nie być drugiej tury. Może nie być, ale... Aczkolwiek ta sprawa kolegium humanum, myślę, że mogła mu zaszkodzić. No zdecydowanie. Powiedziałem o tym, że wahano się w Platformie Obywatelskiej. A te badania były robione przez pana przed czy po? Były w trakcie, czy jak się rozwijała? Ta afera się cały czas rozwija, więc można powiedzieć, że w trakcie były robione. Ale naturalnie włodarz obecny wrocławski ma elektorat taki mocny. No, on bardzo często wychodzi do seniorów, rozdaje różnego rodzaju medale, uściski dłoni, ale to jak każdy urzędujący prezydent, więc na pewno ten elektorat jest mu w pewien sposób wdzięczny, albo uśmiecha się do niego wyborczo. Gdyby pan wygrał wybory, to już jest ostatnie pytanie, to wróciłby pan do wizji Rafała Dudkiewicza, z którym z jakiegoś powodu się chyba poróżniliście? Ta wizja wymaga poważnej korekty. Bo tak, poważnej korekty. Jeżeli chodzi o kwestię... Ale ta wizja była taka, inwestujemy, unowocześniamy... Inwestujemy, sprowadzamy, to trzeba utrzymać. A nie ma się kłopotów. Ja strasznie lubię Wrocław. No. I bardzo często... Zapraszam serdecznie bardzo do Wrocławia. Często tam było, naprawdę. No. Jeździmy tam na weekendy. Fantastyczne miasto. I no nie na każdej, ale czy wy nie... Tam strasznie dużo Ukraińców jest. Nawet chyba więcej niż w Warszawie, wydaje mi się. Jest bardzo wielu, to prawda. To plus czy minus dla miasta? Ja jestem za tym, żeby każdy, kto przyjeżdża do nas, żeby starał się integrować, pracować, zostawać pieniądze, płacić podatki. Jest oburzenie części mieszkańców, bo no, nasi przyjaciele czy nasi goście często zachowują się tak, jakby byli nawet bardziej niż u siebie. Są czasem roszczeniowi. Ja mogę to powiedzieć, ponieważ ja u siebie gościłem przez prawie 1,5 roku matkę z 2 dzieci. U siebie w domu mieszkali, nawiązała się dobra relacja między nami. Tetiana znalazła pracę, dzieci poszły do szkoły i do przedszkola, więc udało jej się w Polsce i we Wrocławiu znaleźć swoje miejsce do życia, ale niestety wszyscy Polski w ten sposób nie traktują, a szczególnie Wrocławia. No z drugiej strony widzimy, ilu Ukraińców pracuje w gastronomii, pracuje w bankowości, pracuje w naszych sklepach, co oznacza, że też pewnie są potrzebni. Ale jeżeli, teraz wracam, jeżeli ta nasza gospodarka wrocławska nie przyspieszy, jeżeli nie będzie nowych inwestorów, no to mogą się zacząć pewne niesnaski. No, Wrocławianie będą pytać, dlaczego nasze miejsca pracy zajmują Ukraińcy, jeżeli tych miejsc pracy nie będzie wystarczająco dużo. Jeżeli ten trend niskiego bezrobocia nie zostanie utrzymany. Ukraińcy często pracują w miejscach, w których Polacy no, niespecjalnie się garną. To prawda, to prawda. To nie jest reguła, ale... To prawda, ale powiem tak, dogadujemy się. Nie było żadnych jakichś takich incydentów bardzo nieprzyjemnych, krwawych bujek czy tego typu rzeczy, ale oczywiście pewne zdenerwowanie czy pewne napięcie jest, ale to pokazuje też, że miasto nie jest przygotowane na przyjęcie jakichkolwiek uchodźców. Ja w ramach swojego programu, nie chcę, żebyśmy teraz rozmawiali tak jak przedwyborczo czy wyborczo, ale muszę o tym powiedzieć, bo o tym we Wrocławiu
nikt nie powiedział. My we Wrocławiu musimy być przygotowani na różne nieprzewidziane zdarzenia, na przypływ na przykład uchodźców ze wschodnich terenów Polski, z takiego Białegostoku czy Lublina, bo różne rzeczy mogą się zdarzyć, a na to nie jesteśmy gotowi. Oby nie, nie mamy tutaj niemalowanego drewna, chętnie bym odpukał, ale to nie zdejmuje z włodarza miasta obowiązku przygotowania miasta na takie rzeczy, a my nie mamy spisanych schronów, nie wiemy dokładnie ile ich mamy, jeżeli w ogóle jakie funkcjonują. Nie były poczynione żadne inwestycje w tej sprawie. W Wrocławiu mówiło się, że to jeden wielki schron, podziemne miasto. Nie wiem, czy tak jeszcze jest. Mówiło się, ale czytałem chyba... książki krajeńskie, proszę pana. Oczywiście, no ja też jest... Tak, wszystkie pan czytał? Bo ja... No, nie wiem, no, czy wszystkie. Tak, ja czytałem wszystkie. Mistrz Krajewski to jest mój ulubiony pisarz współczesny polski. Czytam, znam pana Marka, bardzo cenię i szanuję. Też chyba nie należy do szczególnych admiratorów obecnego włodarza. Jeszcze jedno pytanie. Mówił pan o tym, że program pana Dutkiewicza, Rafała Dutkiewicza, należałoby skorygować. Korekta jest właśnie o te kwestie związane. Raz, z bezpieczeństwem. Dwa, z brakiem utrudniania życia kierowcom, bo to trochę tak we Wrocławiu jest, że kierowcy i tak mają trudno, a dodatkowo na niektórych ulicach stawia się, w mojej opinii, zupełnie bzdurnie. Jakieś donice, które mają ułatwiać właśnie nie wiem komu. Ani rowerzystom nie ułatwiają, ani pieszym na pewno przeszkadzają samochodziarzom. Też jest taki ten, że trzeba po prostu niszczyć kierowców. Dobrze, ale ja jestem za tym, żeby ludzie mieli wolny wybór. Wolny wybór w tym kontekście, że jeżeli nie damy sprawnej komunikacji publicznej, to ten wybór nie będzie wolny. Ludzi się nie da musić do tego, żeby nagle przesiedli się z własnych samochodów. Jak one jeżdżą, tak jeżdżą, ale jednak są punktualne i można ocenić czas dojazdu do pracy czy szkoły, na komunikację publiczną, która nie funkcjonuje. I właśnie brak sprawnej komunikacji publicznej to jest jedna rzecz, jedna z ważniejszych rzeczy, którą trzeba we Wrocławiu poprawić, a co nie zostało zrobione ani przez Rafała Dutkiewicza, ani przez Jacka Sutryka. Ma pan jeszcze jakiś poważny kontrkandydatów oprócz Sutryka? Bo tam jest 6 osób. Jedna się wycofała, czy została wycofana? Tak zatrzymana została w blokach. Takie buty betonowe zostały jej nałożone. Powiedzmy, że to był pan, który też liczył na to, że Platforma Obywatelska go poprze. No szef regionu, pan Michał Jaros. Szef regionu Platformy Obywatelskiej Michał Jaros. I rzeczywiście... W takim momencie wycofał się, czy go wycofano? Wolę mówić o nałożeniu betonowych butów. Bardzo, bardzo chciało, no ale w betonowych butach biega się słabo i w tym wyborczym wyścigu się trudno startuje. Czyli jednak postawiono na Sutryka. Też nie do końca, bo nie ma takiego oficjalnego poparcia. Zresztą trzeba powiedzieć, że Jacek Sutryk startuje z komitetu Lewicy. To Lewica, Sutryk znaczy i Lewica. Tak Lewica jest. Popiera Jacka Sutryka. Ale też tak się nazywa komitet. Jacek Sutryk i Lewica. Na Lewicy to nie wstyd? Tak jest trochę? No trochę, no, wydaje mi się, że powinno być wstyd. Zresztą tam jest część Lewicy, która się od tego odżegnuje. To takie bardziej lewicowe towarzystwo mówi, że no jednak trochę wstyd popierać prezydenta, który jest tak mało proobywatelski. Tak bardzo jest butny i dumny w swoich mediach społecznościowych. No tak nie uchodzi. No, Lewica przynajmniej na sztandarach mówi o otwartości, o gotowości do rozmowy, dialogu. O uczciwości. Tak jest, natomiast no, społecznej uczciwości. Tego na sztandarach prezydenta Sutryka się nie zobaczy. Popatrzeć na to w ten sposób, że Jacek Sutryk stworzył wiele miejsc pracy w radach programowych i może to jest ten plus. Właśnie Lewica zawsze jest za tym, żeby tych miejsc pracy było jak najwięcej. Wrocław to jest raczej takie centrowo-konserwatywne miasto i być może wszyscy członkowie Lewicy w tych miejscach znaleźli zatrudnienie, stąd to poparcie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie, redaktorze. Dziękuję państwu. Jerzy Michalak był naszym gościem. Powodzenia. Dziękuję bardzo.